Witam serdecznie. Cóż mogę rzec? No witam wszystkich, tak? Tutaj zgromadzonych. Zobaczymy, co się będzie się działo. No, ja też czekam na tego konopa, ale powiem wam tak. On robi 200 kała subów w dzień. Ja bym jeszcze... Ja bym to chyba puścił od 23, nie? Kiedy to się zaczęło? Który był dzień, gdzie Wardenga puścił film? Trzeci? To miał 900k subów, a ma półtora bańki, nie? I ja bym wbił do ten, do dwóch. Czy chce wejść do hashtag gry? Weźmy, nieri tym ozdobą, bo to jest w ogóle teoria spiskowa tak pojebana, że chuj. Ale co, no sądząc po instastorki, jeżeli to instastorka konopa mówi, że film się renderuje, no jeżeli to jest z tego akurat czasu, no to minimum 20-30 będzie film, nie? Nie wydaje mi się, żeby był wcześniej. Czy nie zbiera się na jakąś burzę? No to się okaże, czy nie będzie gaszony komputer z gniazdka. Tak powiem, o kurwa. Czy ja to ten amerykański raper Koska Lodu? Najlepsze, że ludzie myślą, że to jest serio zdjęcie, nie? A to AI. Ale jak widziałem pierwszy raz tą kogoś, też myślałem, mówię tak, ale zajebista sesja zdjęciowa. I nagle zobaczyłem znowu tą kogoś, mówię tak, jak chuj to jakiś AI. I się okazało, że to serio AI. Właśnie widziałem zdjęcie Syntola. Cześć, ja, bo to robiłem u Ditki, niech ona mi wyśle zdjęcie moje tamto z gitarą i Syntola i to będą bracia RP. Właśnie tak. Oj Wojtka, w loteria biedna, nie? A oglądałem to dzisiaj i fajnie to jest zrobione, nie? Tam się coś dzieje. Tutaj gotują. O której jest finał? Pewnie 20? Pewnie 20. No niestety, moja natury nie oszukasz, tak? Właśnie kupuję los. Trzy losy kupuję. Twoje imię, Jakub. Nazwisko, Mergani. 60 zł. No trzy, chłopie, przecież tak jak to wygram, to rozdam w pizdu. Na chuj mi dom. Ja akurat preferuję szałas. O kurwa, dobra, pokazuję wam bracie, nie? Tylko chwilę, muszę to sobie poprzesyłać. Tylko najpierw zakupię losy. Dobra, losy zostały zakupione. Teraz prześlę sobie zdjęcia braci. O, i Wojtek mnie napisał. Dzięki, że wspierasz i kupujesz e-booka. No chuj, go będę czytał. Ich jakoś nie wiem czytać. Dobra, pokazuję braci, czekaj. Zobaczcie. Co powiecie na taką fotę? Coś tam, k***a, jestem uczony, nie powiem, że nie. Coś tam człowiek wiedzy przyswoił w życiu. Nie no, on wie, wydaje mi się, że 1 700 000 subów jest w zasięgu, nie? Dawno, dawno temu, 2 lata temu, jak jeszcze byłem streamerem Family Friendly, to mieliśmy kanał na Discordzie i tam po prostu było do obejrzenia, był przegląd rzeczy. Teraz niestety byśmy tego nie dźwignęli, nie? O, kolejny film na Gestating. Wyjebać cię w dupę, jak sprzedasz. Kakao. Wyjebać cię w czekoladę. To jest zajebisty film na Gestating. O cholera, przepraszam. Za co przepraszasz? No nie wiem, czy to jest dobry film na Gestating. W sumie tylko gadają. Nasz tata mawiał, żebyśmy się nie wstydzili naszych kutasów. Szczególnie jeśli są tak okazałe i w ogóle. Doskonale to widzę. Tata dał dobrą radę. Powiększa się, gdy za niego ciągnę. Zdarza się, że ciągnę tak mocno, aż skóra pęka. Mój tata też dał mi kilka rad, jak na przykład używanie czyichś ust zamiast własnej ręki, by skóra nie pękała. Pokazałbyś mi, jak się to robi. Mirek do Nexa. A ty skurwielu, ja ci to mówię. Jeszcze raz będziesz tak do mnie dzwonił i będziesz tak mnie wzywał od różnych, od grubasów i czegoś innego. Od tego jebania i... Wymuszanie śmiechu. Nie no, brat idzie w ślady Patryka, nie, powoli. To nic nie ma w tym filmie, tak? A to mamy niewyświetlen, to los. Jestem na 4. piętrze. Rekord toru wynosi 23 sekundy. Czy uda mi się go poprawić? No to jazda. Jesteście rozjebani. Okej, okay. Poradnik na Willy. To już zależy od was. Jeden, to jest bardzo lekki. Tak to wygląda. Ale stawia na koło dobrze. Dziękuję sobie.
Oczywiście, żeby to zrobić poprawnie, trzeba... On gada, ale gada. Zajebał śmiesznie. Oczywiście, żeby to... Nie będę się z niego śmiał. Ja pierdolę, kto na to wpadł? Ja nie wiem, kto na to wpadł, nie? Żeby zrobić ten największy boks w Polsce. Znaczy, wtedy mi się to wydało w ogóle zajebisty pomysł. Ale teraz po czasie. Nie no, trzeba wrócić do tego trendu. Mega pilne nagranie. Ja pierdolę. Urząd Miasta. Robię wam zdjęcia, bo będziecie później. A czemu? Bo prezydent miasta zarządził, żeby wszystkim, co piją piwo, robić zdjęcia i później będziecie utylizowani. Po co? Utylizowani tam koło Pławniowic. Ale dlaczego pan nie robi, jak nie jestem z urzędu miasta. Ale pana to wytniemy. Ale no ale panie... to proszę mi się wylegitymować. Dobra. To tak gdzieś koło sierpnia będziecie utylizowani. Pan żartuje, albo co? No, zdjęcia będziemy robić i później w tych. Zrobimy taką małą tą, małą gazetkę i będziemy was szukać i utylizacja w Pyskowicach. Jaka utylizacja? W Pławniowicach. Ludziom w tym mieście brakuje śmiechu. Sztywni chodzą ze srani. Kury! O jest. Dobry wieczór. Godzina. Nawet nie poczekałeś się przetworzyć. W 360p trzeba oglądać. Polską. Dobra jazda. Jedziemy w 360p. A ty? Trzy tygodnie to, że uważasz, że 15 lat to jest źle, to tylko i wyłącznie uzależnione od tego, gdzie mieszkasz i od twoich przeżyć. Logicznie, to ja jest mocne, ja myślę, bo to logicznie, jak laska ma 12 tego, lat, to w mojej pisał, głowie jest dojrzała. Gdzieś na drugim końcu pisał. Też jest legalna. Jesteś, a nie, że jest zacofana. Screen. Dobrze jest zmontowany ten film, nie? A w mieszkaniu się z nią namiętnie całował. Tam jak byłam już u niego, no to wyszło, że się całowaliśmy, nie uprawialiśmy, nie robiliśmy nic takiego, no ale całowaliśmy się dość sporo. Chodzi ludzkie pojęcie. Dziewczyna na swoim... Ile konop ma lat? Mocno on jest, a dwa dni temu tłumaczy się z całej afery. Ona tak namieszała, że ja już nie wiem, o co chodzi. Nie no, konop leci, to jest 30 minuta, nie? Kiedy okazało się, że... Jest w takim szale. Była kamerką, workerką. W internecie pojawiły się... Właśnie w nim zakochałem, nie? Serio. ...tych normalnie dostępnych miejsc. Tylko jeden bym w Dawid, co ty tam szpitala, robisz w tym filmie? No ja nie wiedział. ...softów od widzek bez weryfikacji wieku i ze ja świadomością pierdolę, swojej Dawid, muszę wyjść z Discorda. Było obrzydliwe, ale nie otrzymałem żadnych materiałów i dowodów wskazujących na jakiekolwiek prywatne kontakty z małoletnimi widzkami, tak jak na przykład w przypadku Stu. Niestety to zaznaczowałeś to od lat. Naprawdę fajnie. Prowadziłeś tutaj dziewczynę i ludź Wardęga nie dotarł też do starszej konwersacji z tą dziewczyną, jak pisali w 2014 roku. Dziewczyna miała wtedy 13 lat, a Boxdel 19. Ponownie wraca nam wątek kompleksów. Boxdel pyta, masz kompleksy? Nie, kiedyś miałam. Ja się cieszę, że jestem wysoki, mam 190 cm tak na oko, mam siłę, wzrost, potrafię... Dziewczyny piszą, nie ma źle. Mogę cię obronić przed trzema typami. Mam mistrza Śląska w MMA. Może ktoś sprawdzić te informacje z tym mistrzem Śląska w MMA, bo obawiam się, że nie ma tego mistrza. Daj, zaczynam. Mam sporego... prawie już jak na kurwi. Mam dużego. Ale według mnie, to też tak chciałem wcześniej powiedzieć, ale nie chciałem przerywać, ale i ten Vertes jest na poziomie emocjonalnego 13-latka i ten dubiel z tym Stew, jak oni się chłopie kłócili. Nie, moja bardziej kochana, moja bardziej kochana. To jakbyś miał 10 lat i w ławce siedział w podstawówce. Jakbyś był rozjebany. Nie, ja mam lepszy piórnik. Nie, ja mam lepszy piórnik. No to trzeba być rozjebany, żeby jakieś coś pisać. Przepraszam, możemy kontynuować. Proszę, proszę. I każdy polityk, czy to partia, czy no, opozycji, próbuje sobie na tej sprawie ugrać głosy. Mimo ja wszystko, dobrze, że to jest szef. Mocne, nie? Mocne chuj. Hashtag to nie koniec gry. Nie no, naprawdę, Konop. Nie sądziłem, że to jest taki gracz, ten młody chłopak. No cześć, taka ciekawostka, widzowie. Konop w 10 minut zrobił milion wyświetleń. Bardzo, bardzo mi się spodobała ta końcówka, że wspomniał o tych rodzinach i o osobach jakby pobocznych. O samosądzie. O tym samosądzie i bardzo mi się podoba, że powiedział o tych wyborach, bo to się do wszystkiego przed tymi wyborami dosysają. Ale ogólnie no co, no mocny materiał, ale kurczę, mi się wydaje, że tam jest coś jeszcze. Nie wiem, czy też widzowie macie takie wrażenie. Znaczy, ja powiem szczerze, że spodziewałem się czegoś mocniejszego, bo to było tak zapowiadane, że kurczę, coś... to rozwiewało. Ja coś czuję, że jeszcze się wyleje. Jeszcze się coś tam wyleje mocno. Nie no, nie masz takiego wrażenia, że czujesz, że jeszcze coś się tutaj
Nie no, coś, wszystkim... coś tu będzie jeszcze na bank, nie? Coś tu się jeszcze wyleje poważnego. Konop wrzuca powiem skórę, tak, że to już ma bań lewe. Tak, to zrobiło bańkę w 10 minut. Powiem tak, no w dzisiejszych czasach trochę wstyd się nazywać twórcą internetowym, nie? Znaczy... Ale bardzo dobrze, że taki film powstał. Wstyd przez nich, ale no nie możemy się z nimi wsadzać do jednego wora, nie? Jakby... Ale serio, naprawdę ten Konopski, to nie wiedziałem, że to jest taki szef. Ale mówię, to mi się najbardziej też w tym filmie te oczy w oczy to rzuciło, to co mówiłem, nie? Że oni się naprawdę zachowywali jak dzieci w podstawówce. No. A chłopy 21 lat. Nie, ja, nie. Moje, mój plecak jest fajniejszy, bo jest z Pokémon. Aż czułem taki, jakieś takie... Obrzydzenie w chuj. No, to jest pokierdolone. Ale serio, patrząc outside na sprawę, to naprawdę ten film jest dobrze zrobiony w chuj. Kręgiel. Cześć, Kręgiel. Ten to mikrofon ten... za piątkę kupił, i go słychać jakby chłopie, dwa razy... siedział w mikrofali. Dwa razy byłeś na tym filmie. Wiem. Według mnie to jest promień tego syfu, który w tym całym towarzystwie siedzi. Ty jesteś poważny, co ty gadasz? Nie no, teraz będą wychodzić się. Nie wyjdzie na jaw. Będą wychodzić. Co wy gadacie? Chuj, nie mam vibe'u na żarty, nie? Kiedy Bungie? No na pewno nie w tym tygodniu, bo jeszcze jest niedziela. Konopski nas zniszczył, widzowie. Ale pojawi się. Ale jest nagrany i zmontowany i dodany na kanał. Jest. Tylko ja powiedziałem, także że nie wrzucamy w obliczu dzisiejszej afery. No to nie ma sensu. Także jak to mówią debile, nie srajcie żarem, bo to grozi pożarem. Gdzie specjal na 500k? Kolego, specjal na 500k. To dzisiaj jest. To jest film. Na kanał se wejść na Bungie i to jest film. Jeździmy go kartami na ślepo. Tak, i zostaliśmy do chirurgami. Zostaliśmy chirurgami. To był tak chujowy odcinek, że to jest tragedia. Panowie, mega mocni, ale najpierw trzeba zrobić jedną ważną rzecz, ponieważ mam 300 skrzynek beku i 4 koła na tym. Ja to muszę szybko przetagować. Nex. Aha. Wow. Siema, Nex. Siemanko. To jest to takiej rysy nie widziałem w życiu, nie? Uwaga, szukam tego. Nie wiem, było ślisko, miałeś trakcję wyłączoną. Te łyse opony i chuj. To nie są łyse opony. Opony są dobre, nie? Ale fela jest do wyjebania. Ile jedna wyjdzie? 4 koła? 5? 4400 jedna fela. No to chuj. To tylko tyle to na fela. Ty za więcej się opening robisz. Bez kitu. Hejka, to Julka, dzisiaj kończę 20 lat. Czy mam powiedzieć samą pracę, co wypisałeś do mnie w 2014 roku? W 2014 roku to ja miałem 13 lat. Możesz mówić. A nie, 2014 to 15. Ale da coś, ta maszyna lotująca? Nie wiem, to jest jebane, nie? My kręcili na montaże, żeby był dawno duet. Kosa! O! Mówię! Oj. Ale gówno. Chłopie, w tym sensie dwójce to ja myślałem, że to jest Emerald przez Pilato. Super jest. Druga f***a dusol! Oby Butterfly! Butterfly! O! Butterfly! Ta kosa 4800 zł. What? Ty! Dobra widzowie, powrót mega mocnych panów. Nie ma trenera, ja jestem też gówienkiem. Ona jest 10 na 10, ale rano jej gównem zryja. 10 na 10. Ona jest 10 na 10, ale ma 15 lat. 0 na 10. Long. Apsy i od mida, apsy i od mida. Pas od mida. Jeszcze mid będzie. Leży od mida. I long, tak? Ładnie, Kubuś. Patryk ma dwóch, jeszcze jeden. Dobra, jestem dwóch. Panie. Long, jest. I feed i balkon. Ja mam pas. Ruinę. Jeszcze jeden CT, obity, dostał dwa razy. Dobra, nie wiem jaką nie dostaje ten śmietnik. Sprawdźcie site, jak kładę. Ej, blisko smoke. A jeszcze site, co jest? Pilu. No ten digger jest rozb***y w tej grze. Smoke. Nice. Jest banan. Dobra, jest ta gra i te spraye tu. Trzech mid.
Absy jeden, obity. Musiałem wyskoczyć. Leży absy. No przecież to jest roz... Ja mam kierę na drugie imię, kierownica w dupę. I te wszystkie pod nią na nazwisko. Pomóż ty łysa szmat. Prawie ten. Gdzie? Gini, to jest prost. Ale jaja, jak się wobstrałem. Dawaj, popsi noga. Debilu! Rotuj, biegli. Dobra, ta gra jest jebana. Kuba. No ta gra jest rozjebana dla szmat banych. Dobra, wy jesteście upierdzeni. Na chuj wy się zatrzymujecie i dajcie jakieś flesze. Twoje jebane. No ta gra jest jebana, nie. No i co? Koniec mega mocnych panów po kanon CS2. Już nigdy nie będzie ich. Zastanawiam się, coraz bliżej jestem kupienia FIFA, nie? I wyjebania z cztery koła w opening. Kurde, zajebiście jest. Tylko jest jeden problem, nie? No, że nie umiem kurwa w to grać. Mało... Nie, nie chodzi o to. Gdyby były skrzynki, paczki po 3000 albo 1000 fiapońców, nie? Że otwierasz i chuj i wybierasz w chuj tego, a nie, że po 150, bo to ci się odechce po 150, nie? A tworzysz promocyjne, to ci się odechce. A co, ile są te droższe paczki? Zrób mi jeszcze kod Mistrz Śląska MMA. Co 19. Codziennie o 19? To codziennie o 19 opening. A jak nie otworzę na przykład, nie muszę być równo 19, ja mogę otworzyć na przykład później, nie? Możesz, tylko jakby do 19 następnego dnia masz czas. A, no to zajebiście. Chyba ci nowe nie przyjdą, ale nie jestem pewien. Ale się podziało w tym internecie. Są FIFA, no niestety widzowie, jednak się rozmyśliłem, bo było Włochaty TV, co to nawet nie ma suba i follow z 5 minut, mówi, że są FIFA. Więc niestety, odwołuję swoje plany. Myślę, że niedługo skończy się hype na RP. Nie, zależy, pytasz o 5 City. A bank się zaraz skończy. Zawsze jest, zima idzie, nie? Klasik. No. My tak w sumie zawsze gramy w wakacje. Gadaliśmy, nie? Wakacje jest k***a clean. Potem jeszcze już tak święta już jest chujnia, nie? I się kończy. No a styczeń to sobie k***a damy, bo ja mam wtedy urodziny. Zaraz się rozda nagrody. Chociaż nie wiem, czy k***a już w listopadzie nie będę rozdawał Rolexów. Zobaczymy. Ja miałem 5 dych. Ty musisz mieć k***a stówę. Miałeś 5 dych na giveaway'u? No. Stuwa to lekko. Co to jest za problem 100 tysięcy wizowej rozdać 12 godzin? Sądzisz o rudych? Mam rudego menadżera. No i ma ksywę Rudy, że Bandura poszestrzał jego ksywę, jak oglądał SBM. Niestety. Niestety. Będzie jakiś urbex czy coś? No to musisz Patryka pytać, czy pala fajna będzie urbex. Czy jednak nie będzie. No powiedzmy, będziemy próbować bez Palasajda. Jukster, pokaż się, że żyjesz, bo to ostatnio... Ej, ona jest w ogóle po operacji. Bo pierwszą mnie zepsuli i miała zjebane hormony i teraz jest mega kozakiem, nie? Wcześniej była takim kozakiem, ale nie takim mega, a teraz ani nie gryzie innych psów i stała się przytulasem. Takim wyluzowanym przytulasem. Zobacz tu. Tam masz. Tu masz widzów. Ziomek. Aha. Jedzenie jest ważniejsze. Nie na stół.